W ramach działań tutaj związanych z raportem badaliśmy dwie szkoły w Łodzi. Badaliśmy natężenie ruchu i co wynikało z tych badań. Faktycznie następuje wzrost zanieczyszczenia w momencie, kiedy zbliża się godzina ósma. Wynika z tego, że no jednak spora część tych dzieci jest dowożona samochodami. W związku z tym, no niestety, ale smog samochodowy w tych godzinach największych natężeń po prostu rośnie w pobliżu szkół. Druga kwestia to kwestia tego, że dzieci najczęściej, bo prawie ponad 50% tych dzieci dociera na szczęście do szkół pieszo, więc to też ważny taki element, żeby tą komunikację pieszą ułatwiać. A trzecia kwestia to niewykorzystany potencjał roweru. Okazuje się, że bardzo duży procent rodzin posiada w swoim gospodarstwie domowym rower. Natomiast no, dzieci nie używają tych rowerów w dotarciu do szkoły ze względu na to, że po prostu rodzice się obawiają wypuszczać dzieci na rowerze. Infrastruktura rowerów jest w bardzo kiepskim stanie. To nie są ścieżki z prawdziwego tego słowa, w prawdziwym tego słowa znaczeniu, jak nie wiem, w Amsterdamie czy w jakichś innych miastach Europy Zachodniej. System ścieżek rowerowych w Łodzi jest po prostu poszatkowany. To on nie stanowi też jakiegoś zwartego, ciągłego systemu, gdzie po prostu jest się oddzielonym od ruchu samochodowego. No, sytuacja z systemem rowerowym w Łodzi wynika przede wszystkim z myślenia decydentów. To trochę się zmienia, natomiast no, prawda jest taka, że decydenci dzisiaj w Polsce poruszają się przede wszystkim samochodami. Nie znają kompletnie perspektywy użytkownika transportu publicznego, użytkownika transportu rowerowego czy pieszego. Część rodziców, oczywiście tych młodszych, no po prostu już jest świadomych i łączy te kropki, czyli nie wiem, zanieczyszczenia, szkoła, dowożenie, smog, zatłoczenie w centrum miasta, jakość życia. Natomiast no, niestety tutaj cały czas brakuje takiego też wymiaru obywatelskiego. I jak nawet jest ktoś świadomy, to po prostu nic się nie, jakby kończy to stwierdzeniem, nic się nie da, albo no, tak jest i już się nic nie da zrobić. Natomiast no, my staramy oczywiście się od lat uświadamiać rodzicom, że kto chce, szuka sposobów, kto nie chce, szuka powodów. No i po prostu tych sposobów jest mnóstwo, tylko trzeba po prostu wspólnie podejmować różnego rodzaju działania obywatelskie, bo tak jak powiedziałem, sami decydenci bez nacisku opinii publicznej, obywatelskich, również rodziców, no po prostu nie będą na tą perspektywę patrzeć z pozycji właśnie pieszego użytkownika komunikacji publicznej lub rowerowej. Kluczowym elementem zmiany jest to, żeby sobie bardzo mocno uświadomić stan związany z tym smogiem samochodowym. No, temu mogłaby służyć na przykład ustawienia przy tych szkołach po prostu urządzeń pomiarowych, które by pokazywały, jaki jest smog. I to jest bardzo ważne, bo jak nie widzimy czerwonej lampki alarmowej, to po prostu jakby tematu nie ma, tak? Gorączki nie ma, jak jest zbity termometr. Druga kwestia to na pewno kwestia ułatwień dla tych osób, które dojeżdżają do szkoły w inny sposób niż samochód, czyli przede wszystkim no, kwestia równych chodników i takich chodników, które nie są w 90% zajęte przez parkujące samochody. Druga kwestia to transport publiczny, no po prostu punktualny
czysty i sprawny i wtedy też po prostu to on zachęca do przejazdu nim właśnie. Trzecia kwestia to rowery, czyli chociażby to, żeby przy szkole była możliwość zaparkowania roweru. No i żeby ten system ścieżek rowerowych faktycznie tworzył pewną strukturę, system naczyń połączonych, a nie po prostu oderwane od siebie jakieś fragmenty.